Oryginalny artykuł pojawił się na Life Science, jednak według mnie jest na tyle ciekawy, że postanowiłem go przetłumaczyć. Wersję pisemną macie na moim blogu kosmicznyblog.pl. A tymczasem bez przedłużania zapraszam do oglądania. Jak zapewne wiecie, ogień nie może płonąć w pozbawionej tlenu próżni kosmosu, ale broń może strzelać. Nowoczesna amunicja zawiera swój własny utleniacz, substancję chemiczną, która spowoduje eksplozję prochu, a tym samym wystrzelenie pocisku gdziekolwiek jesteś we wszechświecie. Do tego nie jest wymagany tlen atmosferyczny. Jedyną różnicą pomiędzy pociągnięciem za spust na Ziemi a w kosmosie jest kształt powstałej w ten sposób smugi dymu. W kosmosie byłaby to rozszerzająca się kula dymu z czubka lufy, powiedział Peter Schulz, astronom z Uniwersytetu Brauna, zajmujący się badaniem kraterów uderzeniowych. Możliwość strzelania w kosmosie pozwala na wszelkiego rodzaju absurdalne scenariusze. Wyobraź sobie, że unosisz się swobodnie w próżni między galaktykami. Tylko ty, twoja broń i pojedynczy pocisk. Masz dwie możliwości. Możesz albo spędzić całą wieczność próbując dowiedzieć się, jak się tam znalazłeś, albo możesz zacząć strzelać w kosmos. Jeśli zdecydujesz się na to drugie, to według trzeciego prawa Newtona siła wywierana na pocisk będzie wywierać równą i przeciwną siłę na broń, a ponieważ trzymasz broń, również i na ciebie. Mając bardzo mało międzygalaktycznych atomów, o które można się oprzeć, zaczniesz się cofać. Nie żebyś mógł to wiedzieć w jakikolwiek sposób. Jeśli pocisk opuszcza lufę z prędkością 1000 metrów na sekundę, ty, ponieważ jesteś od niego znacznie masywniejszy, będziesz poruszał się w drugą stronę z prędkością zaledwie kilku centymetrów na sekundę. Raz wystrzelony pocisk będzie leciał dosłownie wiecznie. Ponieważ wszechświat rozszerza się szybciej niż pocisk może dogonić jakikolwiek masywny obiekt, który by go spowolnił, powiedział Matti Jacuk, astronom pracujący na Uniwersytecie Harvarda i Instytucie SETI. Gdyby wszechświat się nie rozszerzał, to jeden bądź dwa atomy na centymetr sześcienny, na które kula natrafiłaby w próżni kosmicznej, zatrzymałyby ją po około 10 milionach lat świetlnych. Przechodząc do szczegółów. Wszechświat rozszerza się w tempie 73 km na sekundę, na megaparsek. Długość około 3 milionów lat świetlnych, czyli średnia odległość między galaktykami. Według obliczeń Cuka oznacza to, że materia oddalona od pocisku o od 40 do 50 tysięcy lat świetlnych oddalałaby się od niej z mniej więcej taką samą prędkością, z jaką się porusza, a więc byłaby na zawsze poza jego zasięgiem. W całej przyszłości wszechświata pocisk dogoni tylko te atomy, które znajdują się w odległości mniejszej niż 40 tysięcy lat świetlnych od komory twojego pistoletu. I teraz kilka faktów. Broń faktycznie przenoszona jest w kosmos, choć nie do końca w pustkę między galaktykami. Od dziesięcioleci standardowy pakiet przetrwania dla rosyjskich kosmonautów zawiera broń. Do niedawna nie był to byle jaki pistolet, ale luksusowa broń typu all-in-one z trzema lufami i składaną kolbą, która służy również jako łopata i zawiera wysuwaną maczetę. Broń kosmiczna jest wydawana na wypadek, gdyby kosmonauci potrzebowali jej na Ziemi, gdy awaryjne lądowanie ich statku kosmicznego Sojuz pozostawi ich opuszczonych we wrogim bądź zagrażającym regionie. Dla przykładu, w 1965 roku kosmonauci donieśli o trudnych lądowaniach, podczas których napotykali krwiożercze niedźwiedzie. Jednak kosmonauci teoretycznie mogliby strzelać również z broni przed lądowaniem. A co jeśli podczas spaceru kosmicznego kosmonauta otworzy ogień w kierunku Jowisza? Powinien czuć się swobodnie i strzelać z biodra. Według Roberta Flacka, fizyka z University College London, ogromne pole grawitacyjne Jowisza prawdopodobnie weźmie pocisk, nawet jeśli jest źle wycelowany. Jowisz jest tak ogromny, że przechwyci pocisk, a następnie będzie on podążał zakrzywioną ścieżką w dół planety. A gdy tak się stanie, nabierze on sporej ilości pary. Według Schulza, jeśli kula zostanie wystrzelona prosto w kierunku Jowisza, grawitacja planety przyspieszy ją do oszałamiającej prędkości prawie 60 km na sekundę. W przypadku posiadania broni w takim środowisku, uważaj na swoje plecy. Strzelanie komuś w plecy to akt tchórzostwa. W kosmosie, teoretycznie, można strzelić sobie w plecy, powiedział Schulz. Mógłbyś to zrobić, na przykład będąc na orbicie wokół planety. Ponieważ obiekty krążące wokół planet znajdują się w ciągłym stanie swobodnego spadania, musisz odpowiednio dobrać parametry strzału. Musiałbyś strzelać poziomo na odpowiedniej wysokości, aby pocisk okrążył planetę i spadł z powrotem w miejsce, w którym rozpoczął lot.
czyli do ciebie. Musisz też wziąć pod uwagę, jak bardzo zostaniesz odbity do tyłu, a co za tym idzie, jak bardzo zmieni się twoja wysokość podczas strzału. Taki scenariusz nie jest tak absurdalny, jak się wydaje. W rzeczywistości Schulz powiedział, że naukowcy w pewnym momencie rozważali zorganizowanie takiego samobójstwa w przestrzeni kosmicznej, aby zbadać skutki uderzeń z dużą prędkością. Jednak biorąc pod uwagę całą związaną z tym matematykę, Cook sugeruje, że być może łatwiej byłoby popełnić kosmiczne samobójstwo, stojąc na górze na Księżycu. Strzelanie sobie w plecy działa w zasadzie, jeśli wystrzelisz pocisk w kierunku horyzontu ze szczytu księżycowej góry z prędkością około 1600 m na sekundę bądź większą, powiedział. Uważa, że to po prostu może zadziałać, o ile dostosujesz swój cel i uwzględnisz grudki i nieregularności księżyca, które wpłyną na wysokość lotu pocisku. Przy tak wielu możliwych fabułach filmowych to pozostaje jedno pytanie. Dlaczego jest tak mało strzelanek kosmicznych? Dziękuję w tym miejscu za dobrnięcie do końca filmu. Mam nadzieję, że miło spędziły ze mną czas i zapraszam do sprawdzenia innych moich produkcji. Tymczasem dzięki jeszcze raz i do usłyszenia już jutro.